Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i już. Witam was w szybkich odpowiedziach. Nasz kiedyco wykres funkcji określonej wzorem i my tam mamy klamerkę w zbiorze i pytanie. Następnie podaj zbiór argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne. Dobra. No to tak. Mamy tutaj f od x równa się minus x do tabelki. Podstawiłam sobie tutaj punkty skrajne. I mamy tutaj minus x, czyli zmieniam znaki na przeciwne. Następnie tutaj również podstawiłam do tabelki punkty skrajnej. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma x. To oznacza, że to jest funkcja stała. I my tutaj mamy podać, gdzie funkcja przyjmuje wartości ujemne. Wartości to y. Zatem odtąd, ale bez tego punktu. Ponieważ w tym punkcie mamy 0, a 0 jest wartością nieujemną, a nie ujemną. Zatem f od x, które są mniejsze od 0 dla x należącego do przedziału liczbowego. Od 0, 2 musimy teraz tą kropeczkę tutaj wykluczyć i znowu od tej dwójki dwójka została wykluczona do piątki włącznie, bo kropka jest zamalowana. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już.